Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku naszych przygód norską. No i tak, tak jak pamiętacie po poprzednim odcinku, korzystając z wiedzy mojej na temat Polsatu, tak, zakończyliśmy tuż przed bitwą z ostatnim plemieniem północnym sprowadzonym przez Droga. Chyba zbójca królów, czy jakoś tak mu tam było, nie pamiętam. No tego takiego przerośniętego trolla, który ewoluował w wyniku działań chaosu. No i się czas zająć tym trolem. Dość nietypowo ustawiłem armię. Znaczy, pamiętajcie, że tam pod koniec na rosterze było widać, że mają znaczną przewagę grasantów. Ja nie mam nic, co by było tu w stanie jakoś grasantów może pocisnąć. No może te słonie, tak, bo mają jakiś tam ostrzał, może troszeczkę magii. Ale nie mam nic, co by tak naprawdę grasantów na koniach, co by było w stanie dogonić, czy zrobić im jakąś większą krzywdę. Powiem, że oni tam mają szybkość 90-100. I nie mam nic takiego, tak szybkiego. Wiemy, że jak tylko byśmy puścili atak, to oni zaraz by zaczęli się wycofywać, więc tutaj nie ma nic takiego ciekawego. Więc dlatego ustawiłem moich czempionów na flankach i na tyle, żeby po prostu przyjmowali na siebie uderzenia. Oni mają tarczę, więc automatuje na trzecia damage'u, idzie po prostu do piachu, a cała reszta może wejdzie w pancerz czy cokolwiek. No, straty mieć będziemy, tego nie uniknę. No i trzeba to rozejrzeć. Tak dużo tego. Ej, czemu tego jest aż tak dużo? I liczę, że ta pierwsza moja linia wyposażona właśnie w... Coś to za widactwo? Jakieś mantykora. Moja pierwsza linia wyposażona... A, bo to jest plus garnizon. Moja pierwsza linia wyposażona w słonia oraz wilcze skóry jakoś sobie da radę. Zobaczymy, czy to takie coś zadziała, czy nie. Gdzie na razie mamy mniej więcej równowagę sił podczas tej bitwy, więc będzie na pewno ciekawe. Okay, za chwilę sobie wszystko zbinduję sobie. Trzeba tutaj to poustawiać. Ja liczę na to, że jeżeli zabiję Troga, że nasi przeciwnicy jakoś się tutaj zaczną wycofywać. Okej, okay. Już się czary zaczynają. No łatwo być nie będzie. No ale jeżeli wygramy tą bitwę, to mamy całą północ już zabezpieczoną przed nami. Całą północ zabezpieczoną. Będzie można pójść dalej z jej kolonizacją. Chociaż nie wiem, czy nie powinienem jakoś teraz wysłać jakiejś jednej armii, żeby gdzieś tam coś splądrowała jakieś pomniejsze miasto. No bo w zasadzie brakuje mi tylko jednego zwycięstwa, w sensie takim, że muszę splądrować jakąś prowincję. I w tym momencie powinniśmy... Czekajcie, nie wiem, czy ich zawisku nie dałem. W tym momencie powinniśmy spowodować, że dostaniemy maksymalne poparcie naszego boga, którego tutaj chcieliśmy wyznać, czyli węża. Akurat w tym momencie, Jezu, jakieś spłynięcie mi zrobił. No, poczekamy. Tylko po prostu zebrać nas z siebie. Okej, okay, a jeszcze się tutaj są wilki plus poszczepnicy, więc nie będzie jakoś źle. Nie muszę, że pozwoli mi zabić bohatera. Dobra, już jestem. Zwykle niefortunny telefon na samym początku nagrywania, no bez jaj. Dawać wilcze skóry. Bo jednak mam bohatera zrobionego pod pomaganie mojemu wojsku, a nie tutaj. Tutaj też liczę skóry, możemy puścić. Słonia też. Mam muta w zasadzie. Okej, tak tutaj. Boże, co to za rzeź mi robi ten troll? A ci maruderzy to trochę tak nietypowo tu zaatakowali. Dobra, trzeba troszeczkę inaczej to zrobić. Okej. Okay. Muszę przyznać, że ten trok jest strasznie odporny na ten. Dobra, trzeba tutaj się wbić. Jednak darujmy, trochę inaczej mnie tutaj zaatakowali. Już zakładałem. Jeszcze raz wilcze skóry takich pierdół nie dostały. Tutaj debuffa.
Dajmy na niego. Okej, okay, wbili się we mnie. Wow, czemu tak się wbili? Okej, okay, pozwolili się stanie z nimi tutaj do walki. Dobra, mamy was też możemy wyrzucić do ataku. Okej. Okay. Pięknie, ładnie się ustawili. Wow, to zabolało. Ale moje tutaj czary też ich zabolą. Okej. Okay. Atakować, atakować. W sumie mamy też czary, których w ogóle nie użyłem. No. Najgorszy tu jest zdecydowanie... Trok. On po prostu mi robi tutaj rzeźnię totalną. Wszystkiego. Boże, nie myślałem, że on taki silny będzie. Wulfryka trzeba cofnąć w takim razie, bo jeżeli on się wycofa, to tutaj dużo złych rzeczy czeka. I się to odpali. Byliśmy teraz kruki. Bonus. Dlatego dajcie mi wir. Atakować, atakować. Ej, ja to już mogę ich wszystkich zaatakować. Zobaczcie, oni stoją. Daje się zaatakować tutaj. Atak, atak, atak. No piechotę im rozbiłem, ale... Dopóki im wodza nie wytnę, no to ja nic już tutaj... Okej, okay, mamy go. Dobrze, malutki! Tak wiedziałem, że on pewnie się później też ucieknie. Wrogi lord jest ranny. Ale teraz trzeba zaatakować ich. No. Będą mnie kajtowali, nic na to nie poradzę. Teraz muszą mi uciekać. Strasznie mi mówił sztuka. Tutaj jest zniszczył. Ale mieli dobrą armię taką. Znaczy kurka też nie aż dwie jebisy, może bym to był w stanie jakoś dopiero zagrać, ja nie miałem na to pomysłu. Tych czarów też nie ma co puszczać, dajesz mi to. Jest jakiś magus, tak? Czarodziej. Dogonić szans nie mają tego. Czarodziej po prostu nie ma najmniejszych szans z mamutami. No w zasadzie teraz mogą mnie tylko wystrzelać. Mogą mnie tylko wystrzelać, nic więcej mi nie zrobią. Możemy mi dawać debuffy z kruków, ze wszystkiego. Może mi wycofa. Może mi bohater padnie za chwilę, co jest też spora szansa na to. Niestety nas mogą wystrzelać to nawet bardzo. A nie jestem dobry w tego typu bitwach. Tutaj tych gońcie i powinno być jakby tak o dobrze. Do pewnego momentu. Trzeba każdego z nich gonić i w którymś momencie powinniśmy to wygrać. Okej. Okay. Okej, bohatera straciliśmy. Zwycięstwo. I o to chodziło. A ja sobie nową armię za chwilę tak czy siak zakrzykuję. Pyrusowe jak najbardziej. Pyrusowe zwycięstwo. Ale mówię, ja mam jeszcze problem z tą armią. Może rzeczywiście trzeba byłoby trochę w nich zainwestować. A tak naprawdę z kim ja teraz będę walczył? Będę walczył z Chaosem w najbliższym czasie pewnie. Nie mam żadnego pojęcia, z czym przyjdzie ten champion. Przeciwnika. To problem z Norską jest chyba taki, że rzeczywiście do każdego starcia trzeba byłoby armię jakoś inaczej budować. Nie ma jakiejś takiej uniwersalnej armii jak w innych nacjach, że można zrobić uniwersalną i to działa w każdym wypadku, albo lepiej czy gorzej. Za każdym razem, jeżeli nie masz odpowiedniej armii do starcia z jakimś konkretnym przeciwnikiem, to mam wrażenie, że ponosimy znacznie większe straty niż powinienem. No ale wygraliśmy, no. Była równowaga sił.
No, szczepnicy byli dobrzy na moje. Znaczy tutaj w ogóle. Nie, jakbym ja miał taką armię przeciwko mojej, napróbowałbym mnie. Tymi jednostkami wybiłbym moje słonie w pierwszej kolejności, bo ja bym nie miał co bym im zrobić. Naprawdę, nie miałbym totalnie nic, żadnej możliwości. Piechotą bym się cofał, jakbym tylko mógł. Czy tak samo trollami, czy innymi rzeczami. Widzimy się, jak się doczyta. Okej. Ulfrybka muszę znaleźć, jakiegoś innego dowódcy na jakiś krótki czas. Co ja to chcę? Założyć posterunek? Założyć posterunek. Yes, good. Ja potrzebujemy jakiegoś hajsu. Pan Przemian. Jakbym mógł mieć, jakbym stanął po stronie orłów? No to ciekawe. Okay. No i teraz sobie porozmawiajmy z zimowym kłem. Dzień dobry, zimowy kłem. Jak to masz? Niemożliwe. Czekaj. Nie podoba mi się to. Przecież go rozwaliłem. Nie poddali się. Jak to możliwe? Czy oni mają teraz jakoś inaczej? Dobra, za jaki czas będę mógł przyzwać z powrotem mojego czempiona? Za tur 5 aż. Dużo. Dobra, i rozwijamy dalej tutaj na szosę na północy, więc przepatrzmy sobie według listy. Góry Lodowego Zęba. Okej, ciebie. W sumie to już mamy wystarczająco, to mi nie daje żadnych innych bonusów. Więc tu byśmy mogli zrobić rekrutację troli, tak jak mówiłem. Że tego bym potrzebował plus chyba jeszcze ciebie, nie? Dar rzezi. Czyli rozum, trole lodowe. No ale w pierwszej kolejności same trole weźmiemy i potem będę musiał ten obóz ulepszyć. Dobra, tutaj skóry. Na pewno na drugi poziom. Bo potrzebujemy móc je ponownie rekrutować. Mamy na plusie, więc nie budujemy dalej. Iglica, co mamy? Mamuty. O, to by nam się przydało wreszcie, nie? I też w sumie to moglibyśmy zrobić, bo w iglicy mamy na plusie rozwój, znaczy nastawienie. Czekajcie, to mi zmniejsza koszty? Nie, tempo utrzymanie wszystkich ich wojsk. Okej, weźmy tak. Kolejne góry Tolheim. No i tutaj mamy dużo z tej zabawy w sumie. Ten budynek, tutaj to. Dobra, zróbmy tak. No nie będzie hajsu. Tutaj za to zróbmy ciebie. Też mamy na plusie. I w sumie czwarty poziom by nam się przydał. Z nich leci. A cała reszta to jest tak naprawdę praktycznie budowanie od nowa. Marienburg utrzymany jest cały czas. Tak, ledwo plus 2 mamy. No, spaczenie rośnie, to nam spada. Wampirze. Ciebie gdzieś chciałem tutaj rozstawić. Przynajmniej ten Erynburg nam nie padł. Norden, to ja nie wiem, czy ja coś z tym tutaj zrobię. Strasznie ciężko jest utrzymać tutaj pozytywne nastawienie, powiem wam szczerze. Musiałbym mieć praktycznie wszędzie tych bohaterów. Dobra, nic nie będę rekrutował. Orning Tygurson. Okej, czyli ty działasz mi na mapie. Co tu mamy? To jest nic ciekawego. A, że będziesz ujedził sobie na koniu. Chyba, że czegoś nie zauważył. Co jest w sumie jak najbardziej możliwe. Wampy, co tam wykombinują wampy. Trzeba byłoby się udać na te wampy. No, ale najpierw musimy zimowego kła podbić do końca. Myślę, że nie ma co się nawet zastanawiać. Po prostu trzeba ruszyć dalej i dać im w pieprz. No w zasadzie to zdobędę i już jest koniec po nich. Nie, czy na północy jeszcze coś mieli? Nie, na północy ich ziemię spaliłem. Okej. I moglibyśmy... I wtedy nam zostaje, tak, rozpocząć dalsze polowania. Zostaje nam rozpocząć dalsze polowania, tak naprawdę. Czyli trzeba byłoby znowu armię przerobić na taką kontrabestiową.
A tu? Okupacja. Ile mi zostało? Nie, dwa obozy by musiał zająć, albo jedno polowanie zrobić. Więc to albo to, moim zdaniem. Właśnie wędrowca. Okej, czyli zimowy kieł gdzieś jeszcze może być? A nie patrzę tu na te punkty, już mi nie obchodzi. Gdzie wybuchną, tak tam będą. Okej, ładnie. Potem by może, mam zobaczyć praktycznie całe Imperium Wampirów do podbicia, albo możemy lądować w Bretonii. A Bretonia byłaby lepsza, a wampiry sobie można odpuścić. Albo może zobaczmy, na co bym mógł dalej polować. No w sumie może po kolei do pani i zabij jadowite królowe stada Karak Azul. Nie, to są krasnoludy, to nie. Balor... Blorgar, szalony tytan, maczuga śmierdzącego olbrzyma. To może być niezłe. Kieł leśnego smoka, co to jest? Że tego olbrzyma byśmy zapolowali. Wyzwanie. Przenieść dowolną postać na nastąpiącego regionu Grung-Zind. Zielonoskórzy znani są z tego, że mają w swoich okropnych szeregach wszelkiego rodzaju paskustwa. W tym niezdarne olbrzymy, które podążają za nim, by pożywić się walką. Zabicie jednego z nich zapewniłoby ci sporo prestiżu i uznania w oczach bogów, gdyż trudno o bardziej imponujący czyn niż zabicie legendarnego potomka dawno zapomnianych tytanów niebios. Słyszałeś o jednym wyjątkowo nieznośnym olbrzymie zwanym Blorgarem, szalonym tytanem. Podobno kręcił się po górach szarych, o kurka, czyli jednak nie tak blisko, stanowiąc dla mieszkańców całkiem niezłą bolączkę. Ruszając w celu ubicia kolosa, zastanawiasz się, czy mieszkańcy spłaszczonych domów ucieszą się na twój widok, ale tak na koniec dnia to nieistotne, przecież nie idziesz tam ich ratować, to polowanie. A nie, że mi się pomyliło. A okej, okay. Jak zwykle z topografii jestem do dupy. W sumie akurat ten olbrzym jest mi na rękę, czyli to będą, gdzie tam całe zadanie w tamtej okolicy do wykonania. A, my musimy go gonić, Podoba mi się to. Czekajcie, co w Marienburgu? Teraz muszę sprawdzić. No ja mówię, że będę musiał go gonić cały czas, bo on gdzieś po prostu będzie... Tak, mnie to zaprowadzi na ziemię wampirów i będę potem walczył z wampami. Przecież to jest do bani opcja. Nie chcę mi się go aż tak gonić. Wezmę ze mną traktat pokojowy. Oj, mam na nich wyjebane. Dobra. Myślę, że teraz w takim razie się tutaj udamy. Z powrotem. Grung-Zind. Aha, tutaj to jest ok. Yeah! Ostland, zaraz mi się zbuntuje. Czyli ta prowincja. W sumie możemy i do Ostlandu lecieć. Zobaczcie, to jest Behafen, wampirze spaczenie. Strasznie powoli się im to nabija, muszę też powiedzieć o tym. Nie wiem, z czego to wynika. Dobra, zatoka lodu mam minus ten. Może mogę jakiś dodatkowy wargów już tu zrekrutować. Lubię likantropów w zasadzie. Rozumiem. Szkoda, że nie ma nic. Ciebie tu i tu cię wyślemy. Żebyś mi się tu rozstawił. Też nie, chyba tu wystarczy, tak? Fjord trwa, zgadza się. Tu wystarczy, że cię wyślę. Hajsy. Też mi ktoś tam pisał w komentarzach, że niby to powinienem robić za wszelką cenę. No jest, minus 5% w sumie, racja.
Czyli to jest takie też pasywne, ale zawsze, nie? Już nie pamiętam, gdzie to było, ale w takim razie może i warto byłoby to zrobić. No ale nic zmienia faktu, że hajsu nie mamy, znowu trzeba lecieć, inwestować w kapitał zagraniczny. Tylko czekajcie, może tego bohatera nie mogę, bo się ruszył. Wykopać. Okej. Zrujnowanie wampirów. No i technologię już mamy opracowane. Igrzyska czas zacząć. Uhu! 10 do zadowolenia wszędzie. Wyjebiście, bardzo mi się to podoba. Nie mogę cię wykopać, bo... Właśnie, ja bym ciebie chciał powołać tutaj. No i to mnie cieszy. No i tutaj przynajmniej mi się odnowią te jednostki i będzie trzeba jakoś zrekrutować. Tylko koło mi zabiło. Musiało mi któryś oddział z czempionów zabić, nieważne. Dobra, to mamy. Zielonoskórych, krasnoludów, upadek Tilei, Bretonii. Wszystko możemy po kolei, to zróbmy krasnoludów, bo to jest najszybciej. O, czekajcie, to nie kliknąłem. Jak innych takich, które bym mógł, to... Nie, bo do ludzi to bym musiał skolonizować znowu... Boże, Imperium, to musiałbym lecieć zająć znowu Aldorf, to byłoby wyjebiste w tym momencie. Miałbym siła broni wszystkie wojska? Ale to nie pisze, że to tylko przeciwko ludziom. Ej, 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 to ja muszę chyba Aldorf lecieć skolonizować. To jest za dobre, żeby tego nie mieć. Okej, bonusy. Sigurd Łucznik. Sadzka. Koszty werbunku nie będzie. To się też zawsze przyda. Ty bądź tutaj rozstawiony w Marienburgu. To przydałoby się jeszcze innego takiego typa wysłać do Aldorfu. No Aldor to na pewno trzeba byłoby mieć. To jest po prostu za dobre, żeby nie posiadać tego regionu. Tam było 750 dochodów sam. Myślę, że kolejną taką prowincją z tak dobrym dochodem. Kuźwa, jak to leci. No nie! No i przez to stracę ten port. Mój błąd znowu. Kolejny. Już nawet ich nie liczę. Ła, krzywego księżyca, co nam za bardzo nie odchodzi. Okej. Właśnie, kto następny? Jedyne, co mnie trochę boli w tej nacji, to to, że tu cały czas wchodzę cały czas jedną armią. A może jakbym miał słabsze te armie, czy coś z berserku składające się, to byłyby lepsze. Mogę tu coś szybko zrekrutować, może jakieś specjalne powołamy. Powołajmy ciebie, Derby. Co mi to? Więc w takim razie możemy zaatakować Midenheim. Mam wrażenie, że może to rozbudowali. Okej, to ma trzeci poziom. Oko boków. Jak najbardziej. W sumie tego bohatera na razie nie potrzebuję jako tako. Więc może go rozwiążę, bo przecież on... U nas mamy zwiększone procentowo koszty armii, nie? W tej... Już nie pamiętam, czy każda na świecie miała... A, jeszcze jedna z takich rzeczy ciekawych, które zauważyłem, to chyba zrobili redesign wszystkich bohaterów. Bo wczoraj wszedłem sobie z wampirkami tak pograć. Wiecie, jak ja uwielbiam nimi grać. I zdaje mi się, że pojawiły się drzewka rozwoju, których nie było wcześniej. Albo totalnie nie pamiętam, jak się grało wampirami. Czekaj, może go nie będę rozwiązywał. Wywalę go. Ja przecież nie mam. Nie, nie zabolało mnie. Nie bolało mnie jakoś tak bardzo. To ciekawe w sumie. Dobra, w sumie dowolną postać muszę tutaj przenieść. Marienburg już ma całkiem niezły plus.
Więc na razie chodź tutaj. I wypełniliśmy zadanie. I teraz tak, przebyliśmy do gór Szary. Okazuje się, że Blurgar już dawno zniknął, ale dokonane przez niego zniszczenia od razu rzucają się w oczy. Budynki zostały obrócone w gruz, uprawy zdeptane, a po ludziach zostały tylko mokre plamy. Choć trasa olbrzyma jest nadal nieznana, miejscowi opowiadają ci pewnym bretońskim zbieraczu ziół, który chyba wie, gdzie mieszka ten potwór. Bretończyk ów podobno chwilowo się pojawił w górach Szarach na chwilę przed przybyciem olbrzyma. Twierdzi potem, że przypadkowo trafił się na podziemne legowisko olbrzyma, kiedy zapuścił się do jaskini, żeby nazbierać trochę grzybków. Grzybki, dobra sprawa. Zdawszy sobie sprawę z tego, że olbrzym zaraz tam się zjawi, wziął natychmiast na nogi za pas. Obawiam się, że potworzy śmieci z jego rąk. Okej, okay, dobre to i Manfront. Ja tylko czekajcie, bo tak mi spojrzałem, czy ja mam tak... Okej, okay, muszę to splądrować i nie mam za bardzo wyboru. Marienburg bez wilczka to już jest totalnie źle. No to czeka nas podróż przy okazji... No może nie taka podróż aż tam, w celach polowania. Jakby teraz Marienburg zrobię i może Hergrid i staniemy się po prostu wybrańcem naszego Boga. To oznacza, że pojawi się chaos chyba wtedy na mapie, tak? Z tego, co mi niektórzy z was pisali. Niech będzie. Kult przeczytałem kozy. Nieważne. Kult kozy, ja pierdolę. Co i tam z kozą robią? Cześć wampy, Idenheim zaraz wam zniszczę. I też zastanawiam się, czy tutaj chaosem nie zrobić kampanii od nowa tą rozegrać, bo też totalnie się inaczej tym gra. Tak łatwo jest szkole to przeprowadzać, że mieliśmy dzisiaj bitwę w tym odcinku. Uta! Jak ja lubię mieć tyle pieniędzy. Dobra, stoimy po naszej stronie granicy, więc... Na razie i tak nic nie mogę zrobić. Co tu rozwijać? Tu mam problem, duży problem. Albo czempioni, albo berserkerzy. Nie wiem co. No też jest bardzo dobre. Cholera wie. No niby teraz chodzę z tymi czempionami. Dobra, pójdę w tych czempionów, oni się wydają twardsi w armii niż berserkerzy. Są do tego dwa razy drożsi praktycznie. Tak? Chyba dwa razy drożsi byli. Już nie pamiętam, nie wiem gdzie są te wampiry, co mnie też trochę tak przeraża. Okej, okay, bierze zagłady. What? Za co? Dobra, to tam nie budujemy przez najbliższe trzy tury, czy ileś tam. Zniszczmy to miasto, poświęćmy w imię węża. Mój panie, twoje oddanie wciąż rośnie. Jeśli udowodnisz swoją całkowitą wierność, nie będziesz już w stanie potem zawierać nowych sojuszy. No jestem właśnie tego ciekaw, czy to jest opłacalne, czy może to można było lepiej rozegrać. No nie wiem, ale to myślę, że zobaczymy sobie już w kolejnym odcinku. Dzięki wam dzisiaj za oglądanie i widzimy się następnym razem. Hej!